Witamy na naszym kanale. W tym odcinku przenosimy się do resortu hotelowego w Dominikanie. Pokażemy Wam, jak wygląda życie w takim resorcie. Spędzimy tam 6 kolejnych dni, nic nie robiąc i relaksując się. Zobaczycie także kontrast zwykłej Dominikany, a życia hotelowego. Zapraszamy na odcinek. Dojeżdżamy do bramy głównej, a zobaczymy, czy nas wpuszczą. Winni. Mogę tu nabywać, jak chcesz. Pokażę tą rezerwację. Hola, bueno. Hola. Hola. User. Baja Principe. Bavaro. Ok. La rotonda a la izquierda. Dale, gracias. Bienvenido, familia. Tu jesteś na terenie hotelu. There you go. Baby, to gustosa a mi lado. Sabrosa y tan dulce como un mango. Una chica de Bahía con milagros. Cantita bien caro. O, to jest wszystko teren hotelu. Nie wiem, ze sklepu, czy to są. Hotel. Jesteśmy już w hotelu, stoimy teraz, żeby się zameldować. My jesteśmy, check-in żeśmy zrobili online, więc tutaj tylko chyba nam pokój przydzielą. Tak to na razie wygląda, ale zobaczycie później, że hotel jest po prostu petarda. Hotel, no całe te kompleksy hoteli. Zobaczymy, jaki pokój dostaniemy. Tak nas witają w hotelu. Takimi drinkami. Super. Są lody. To są lody? Ja nie kosztowałem jeszcze tego. Lody. Z miętą. Jaki smak mają? Po zameldowaniu się możemy już korzystać ze wszystkich tutaj rzeczy, atrakcji, jedzenia i wszystkiego. A na razie jesteśmy na takim, no to był właściwie lunch. Oprócz, że nie mamy jeszcze, mamy klucze do pokoju, ale nie wiem jeszcze jakie pokoje, to dopiero będziemy wiedzieć, jak będą przygotowane. Fajnie. To jest tutaj ogród. No, to jest na razie taki wstęp. Potem Wam jeszcze pokażę. Na razie idę tam z Hanią posiedzieć, bo jeszcze sobie owoce chcę nabrać. No zobaczcie, tu macie lody. Równo sosy do tego. Ananasy, Pan dokłada tutaj. Tutaj słodycze, tu jest ciasteczka na ciepło. Zobaczcie, wszystko się dzieje ładnie. Mamy już pokój i teraz jedziemy takim oto takim pociągiem z bagażami i jedziemy do naszego pokoju.
pierwsi turyści już wysiadają, a my jedziemy dalej. Cała komunikacja tutaj właśnie w tym kompleksie Baja to jest właśnie polega na takich pociągach elektrycznych. Dojeżdża się do, no one cały czas kursują, można do restauracji, na plaży, na drinka, na jakieś tam wszystko. Pierwsze baseny. Ale super! O, super! Jesteśmy tu. Możemy mieć otwarte okno. Zaraz sobie pootwieramy. Dałeś mu? No, trzeba. No, ale ty nie mamy na pierwszym, to na drugim. No to super! Super mamy, nie? No super, to jest... Ale budynek mamy przy... To jest budynek przy nasze łoże madejowe. No, budynek mamy, pierwszy budynek... Ale ja tu nie trafię, Grzegorz. Ja mówię widzom, że pierwszy budynek od plaży mamy. Pierwszy budynek od plaży? W kompleksie Bawaru. O, aha. Aha. To nie szkodzi, to nie ma znaczenia tutaj, naprawdę, to nie ma żadnego znaczenia. No ładnie, ładnie, ładnie. Jesteśmy tu! Jesteśmy! Jesteśmy tu! Będziemy się byczyć, będziemy odpoczywać, nie będziemy nic robić, będziemy jeść, pić, kąpać się w morzu i wszystko co najlepsze. Super! Łazienkę jeszcze idziemy zobaczyć. Tu mamy łazienkę w marmurach. Ja cię... O, jak fajnie. Jak ja się cieszę, że ja nie będę musiała obiadów gotować. O, kibelek za murkiem mamy. O Jezus, jak fajnie. Jak ja się cieszę. Nareszcie doczekałam się. To są nasze szafy. Tam, ja muszę trafić tu, Grzegorz. Otwórz okno. No, to my odpoczywamy. Tu Grzesiu będzie spał, jak będzie miał karę. Tak, ale ten widok z tego okna. Widok na ocean. Widok na ocean mamy. Pięknie. Pięknie, pięknie. Zaraz idę do morza wskoczyć. No, cudownie. Cudownie. No kamperem byśmy tu nie dojechali. Esperando tu bien, pa que invites una ronda más, pa que su labio me bese ya y se repita lo de ayer. Esperando tu bien, pa que la noche haga lo suyo. Bueno, jeszcze chciałem pokazać program na każdy dzień, co się tu dzieje, jakie są animacje. Na przykład dzisiaj mamy poniedziałek i tu mamy jakieś takie mini disco dla dzieci. W Teatrze Tropicana jest White Party i o 22.30 mamy jakieś muzykę na żywo. No i to tam cały dzień, na cały tydzień jest rozplanowany. Quiero ese hombre que me sepa amar, que me además de novia también sea amigo. Su susto no veo, qué casualidad. A veces, ella quiere que la bese. Pan chyba to robi dla drużyny piłkarskiej. Dla nas. Yes.
dzwoni. No te vayas, no te vayas, don't go, no te vayas. YouTube. Sí, te vas con nosotros, mira, una camisa de esa para ti. Así, aquí. Gracias. Mamy dzisiaj przepiękną pogodę, słonecznie, bezchmurnie, słońce naprawdę grzeje, chyba jest temperatura w cieniu ponad, dużo ponad 30 stopni. No tropiki, tropiki, Karaiby po prostu, bez dwóch zdań, pogoda karaibska, to jest to, po co tu się przyjeżdża. Takie pojemniki na rum, jak ci państwo mają, litrowe, tak? Nie będę pokazywał kamerą. Nie, ale... Musicie się wyposażyć. Jak nie chcecie chodzić co chwilę. Po drinka, to musicie się wyposażyć tak Amerykanie. Oni już ten patent mają pakowany. To teraz widzicie. Ta grupka za Hanią. Oni już to mają opatentowane. I po prostu bierzesz taki litrowy, nie litrowy, to jest chyba 1,5-litrowy. Leją rumu z lodem. I oni cały dzień mają zimne, a my chodzimy, kurde, cały czas dostajemy w takich kubeczkach malutkich. Tak, masakra, nie? To już jest rozcieńczone, chwilę posiedzisz, przy tej temperaturze to jest zaraz ciepłe, mimo że daje całą tą lodu, nie? No. Kubek. A im więcej lodu da, to się to rozcieńcza, potem... To słodkiego się no, bez sensu. Amerykańcy to, oni to mają opanowane tutaj. No. Od lat tu jeżdżą, wiedzą o co chodzi. Zobaczcie ten przespaniały kolor tej wody. Cudowny. Temperatura chyba ponad 30 stopni. Bo powiem wam, jak się wchodzi nawet z tego upału do wody, to nie ma jakiegoś takiego mocnego szoku termicznego. Więc musi mieć powyżej 30. Ale mierzyliśmy w Bawaro, no to woda miała 31,5 stopnia. A to jest nasza, tutaj jemy też, nie? Tutaj jest takie, można jeść obiady tutaj na plaży, a można jeść tam właśnie w lobby. Dzisiaj nadszedł ostatni dzień naszego pobytu w hotelu Baia Principe Grand Bavaro. Pięciogwiazdkowy hotel. Ostatni luk na nasz hotel. Pobyt generalnie bardzo nam się podobał. Parę mamy uwag, ale więcej mamy rzeczy pozytywnych do powiedzenia na temat hotelu. Wyjazd nam się bardzo podobał, jesteśmy bardzo zadowoleni, wypoczęliśmy, opiliśmy się, ojedliśmy się i teraz wracamy do Bavaro, do nas, do apartamentu i jeszcze 10 dni tu będziemy, a później wylatujemy już do Polski. Bagaże zostawię w lobby, zanim wyjedziemy, bo my jak się wymeldujemy, to jeszcze możemy tutaj korzystać ze wszystkiego aż do wieczora, więc na pewno jeszcze tutaj chwilę będziemy. Ale już nas też ciągnie do naszego wnuczka, do Mikołajka, do Oliwii. Chcemy już też jechać, bo oni są w Bavaro. Też dzisiaj są na plaży. My tutaj plażą do Bavaro do nas mamy 7,5 km, także nie jest tak daleko. Tu można normalnie na spacer iść sobie, ale z bagażami no to trzeba jechać taksówką. I wtedy to jest chyba 10 km. Przyjechał pan po bagaż. I jedziemy. Koniec naszego... Finito. Urlop.